podjęliśmy decyzję, że zarówno dzień poprzedzający Wszystkich Świętych, jak i Dzień Wszystkich Świętych, a także Dzień Zaduszny, to będą dni, w czasie których cmentarze będą zamknięte. A więc sobota, niedziela, poniedziałek, cmentarze będą zamknięte. Czekaliśmy z tą decyzją, ponieważ cały czas żyliśmy tą nadzieją, że ta liczba zachorowań będzie przynajmniej chociaż trochę malała, ale ona dzisiaj jest znowu większa niż wczoraj, wczoraj była większa niż przedwczoraj i nie chcemy prowadzić do zwiększenia ryzyka na skutek tego, że na cmentarzach, w środkach komunikacji publicznej, przed cmentarzami gromadzić się będą duże grupy osób. Opowiem Państwu jedną rozmowę z jednym z lekarzy, którzy współpracują z nami. Powiedział mi bardzo prosto, że wielu ze starszych ludzi, którzy pójdą na te cmentarze odwiedzić grób swojego współmałżonka, 3 tygodnie później być może będą, wielu z nich będą tam w tym miejscu leżeli. To taka brutalna bardzo konstatacja, bardzo, bardzo smutna i brutalna refleksja, ale nie chcemy doprowadzać do takiego ryzyka, żeby na skutek odwiedzin na cmentarzach rzeczywiście wiele osób poniosło śmierć. Dla mnie to ogromny smutek i przygnębienie, bo też bardzo chciałem odwiedzić grób mojego ojca, grób mojej siostry i to jest w polskiej tradycji. To jest głęboko zakorzenione w polskiej tradycji, ale ponieważ niesie to ze sobą ogromne ryzyko, to uznaliśmy, ja uznałem, że tradycja jest mniej ważna niż życie. Dlatego, szanowni Państwo, proszę się powstrzymać od wyjazdów poza miasta, również w tym przypadku, ponieważ cmentarze mają być zamknięte. To będzie w naszym rozporządzeniu. A jak pandemia nie będzie się nasilała, w drugiej połowie listopada, upewniwszy się, że nie ma dużych skupisk ludzkich, będzie można odwiedzić pewnie groby. Kolejna sprawa to mój apel do seniorów. Drodzy nasi rodzice, dziadkowie, to wasze zdrowie i wasze życie jest najbardziej zagrożone. To wynika jednoznacznie z tabeli śmiertelności, którą dzień po dniu niestety analizujemy i widzimy to bardzo wyraźnie. Powyżej 70 roku życia to zagrożenie rośnie absolutnie gwałtownie. Dlatego dzisiaj nasz apel przyjmuje formę alarmu. Alarmu i instrukcji, dyspozycji bardzo, bardzo mocnej, żeby seniorzy pozostali w domu. Żeby przez co najmniej najbliższe 2 tygodnie wszyscy z Państwa, którzy mogą zostać w domu, nie muszą w ogóle udawać się na zakupy czy gdzieś w celach bytowych, żeby pozostali po prostu w domach. Korpus Solidarnościowy, Korpus Wsparcia Seniorów ma służyć tym, którzy się zgłoszą. Numer telefonu podany po to, żeby pomóc zrobić zakupy, jeśli rodzina nie może, jeżeli bliscy nie mogą wesprzeć. To jest bardzo ważna informacja. Seniorzy muszą pozostać w domach. Nie spotykać się z dziećmi, z wnukami, z młodzieżą, a jeśli już w tym kontakcie przekazania zakupów czy innych artykułów bieżącej potrzeby, to w sposób absolutnie zachowujący względy sanitarne i dystans, bo od tego zależy wasze życie. Drogie nasze mamy, babcie, drodzy ojcowie i dziadkowie, od tego zależy wasze życie. Teraz mamy bardzo prostą dyrektywę dla administracji publicznej. Otóż wszyscy pracownicy administracji publicznej, którzy nie muszą wykonywać pracy w miejscu stacjonarnie, muszą pracować zdalnie. To też jest regulacja na najbliższe 2 tygodnie z możliwością przedłużenia i oczywiście wszyscy kierownicy jednostek, wszyscy szefowie jednostek podejmą odpowiednie decyzje, ale od poniedziałku jak największa liczba osób na pracy zdalnej. Podobnie mój apel do przedsiębiorców, do pracodawców, do dyrektorów, szefów firm. Tam, gdzie możecie,
zostawić pracowników na pracy zdalnej, zostawcie ich na pracy zdalnej. Musimy zerwać ten łańcuch zakażeń.